W piątek rozpoczyna się piłkarskie święto, czyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jeżeli ktoś nie może zobaczyć meczów na żywo w Niemczech, nic straconego. Miasta w regionie przygotowują strefy kibica, więc piłkarskie emocje będzie można przeżywać wspólnie z innymi kibicami. Paweł Jędrusik. W Czeladzi w weekend szykuje się podwójne święto piłkarskie połączone z obchodami Dni Miasta. W Parku Grabek będzie można zobaczyć wszystkie mecze Polaków i wygrać nagrody. Podczas meczów Polaków mamy przewidziany quiz, który będzie trwał przez całą fazę grupową. Mamy bardzo atrakcyjną nagrodę w postaci wyjazdu na mecz FC Barcelony do Hiszpanii. Quiz będzie multimedialny, za pomocą smartfonów będzie prowadzona klasyfikacja punktowa. Niedaleko, bo w Dąbrowie Górniczej strefa kibica znajdzie się w fabryce pełnej życia. Tam mecze będzie można oglądać pod dachem. Zapraszamy do strefy kibica już o godzinie 14. Będą atrakcje związane z różnymi konkursami, między innymi to jest nagroda w konkursie. Trzeba będzie odpowiadać na pytania związane oczywiście z historią piłkarskich mistrzostw Europy. Od 14 będzie tutaj z nami również Klub Sportowy Unia Dąbrowa Górnicza i Akademia Piłkarska tego klubu. Będą różne takie konkursy i pokazy piłkarskie na naszej łące. W wygodnych fotelach mecze będzie można obejrzeć w Pszczyńskim Centrum Kultury. Tu wejściówki będą płatne. W przeciwieństwie do innych euro, tym razem będziemy mecze oglądać tutaj w nowym Centrum Kultury w Pszczynie. Prawdopodobnie jesteśmy jedynym takim obiektem w Polsce, który w kinie będzie transmitował mecze Polaków. Kino, które ma 120 miejsc, fantastycznie wyposażone, jedno z najnowocześniejszych kin w Polsce. Mecze Polaków obejrzą też mieszkańcy Jaworzna. Tu, jak kilka lat temu, strefa kibica znajdzie się na rynku. W ramach strefy również mnóstwo atrakcji. 15-metrowy ekran LED-owy, dzięki któremu wszyscy będą mogli śledzić pełne emocji, jak mniemam, rozgrywki piłkarskie. Pierwszy mecz Polacy rozegrają w niedzielę o godzinie 15:00. Naszym rywalem będzie reprezentacja Holandii.